Hej, w tym odcinku opowiem Wam o tym, jak sfotografowałem w końcu tego nieszczęsnego puszczyka udalskiego, na którego polowałem od początku roku, od stycznia. W dalszej części materiału opowiem Wam o tym, jak ostatnio udało mi się podzielić, skategoryzować w zasadzie zdjęcia fotografii przyrodniczej i wydaje mi się, że takie dwa główne rodzaje tych zdjęć możemy sobie tutaj omówić. I oprócz tych dwóch będzie taki jeszcze, który nie do końca, nie do końca zaliczyłbym jako, jako trzeci rodzaj fotografii przyrodniczej, ale wydaje mi się jest równie ciekawy i też warto go omówić. Także zostańcie do samego końca, na początku troszeczkę informacji z terenu, a później zajmiemy się technikaliami. Plus, w ostatnim odcinku poprosiłem Was, żebyście skomentowali, kim jesteście, dlaczego oglądacie te materiały, co chcielibyście tutaj obejrzeć. I no, ja ten materiał publikowałem stosunkowo niedawno, więc na pewno jeszcze nowe komentarze się pojawią. Ale bardzo dużo osób odezwało się z informacją, że są po prostu fotografami, więc cieszę się, że ogląda mnie tylu fotografów przyrody i tyle osób chce, bo to też podkreślaliście w tych komentarzach oglądać troszeczkę rzeczy bardziej technicznych informacji o tym, jak ja podchodzę do robienia zdjęć i liczycie też na jakieś wskazówki z terenu. Więc myślę, że w tą stronę warto pójść i w związku z tym ja chciałbym zaplanować taki odcinek specjalny, odcinek z pytaniami i odpowiedziami. Także zostańcie do samego końca, ja na końcu opowiem jak ten odcinek Q&A będzie wyglądał i jakie komentarze powinniście zostawić pod tym odcinkiem, żeby udało mi się na nie odpowiedzieć właśnie w tym QA, bo to nie będzie takie bardzo ogólne, tylko raczej techniczne QA z poradami, bo widzę, że dużo takich pytań się pojawia, więc na samym końcu dokładnie wytłumaczę, jak to będzie wyglądać. A teraz przechodzimy już do tego, jak w terenie sfotografowałem tą moją kolejną już sowę. O uralu opowiem Wam na wstępie, dlatego, że jak dobrze wiecie, ja sobie ten rok zadeklarowałem Rokiem Sowy i będę fotografował wszystkie możliwe gatunki, jakie tylko mi się uda. W zeszłym tygodniu totalnie na farcie udało mi się przyfocić suweczkę, na którą czekałem też bardzo, bardzo długo. Był to jeden z moich wymarzonych gatunków do sfotografowania. A Urala, odkąd tylko dowiedziałem się, że jest gdzieś tutaj w okolicy, to stwierdziłem, że też muszę mieć jego zdjęcia po prostu. Zresztą sowy to jest bardzo fajny, wdzięczny gatunek do fotografowania. Ale one są dosyć skryte, rzadko się widzi takie sowy. Szczególnie troszeczkę rzadsze gatunki, takie jak właśnie puszczyk uralski czy suweczka. Tego puszczyka uralskiego ja szukałem w kilku miejscach. Chodziłem, rozglądałem się, patrzyłem, nasłuchiwałem. Byłem rano, wieczorem, w środku dnia w różnych miejscach. Zrobiłem za nim tyle kilometrów. I wyglądało to po prostu tak, że wychodziłem w teren, rozglądałem się, szukałem, sprawdzałem biotop czy mi pasuje, jeżeli pasował to chodziłem, schodziłem z utartej ścieżki ze szlaku, chodziłem sobie po lesie, sprawdzałem. I nic. I tak od stycznia praktycznie. W międzyczasie nawet kolega na Instagramie napisał mi, że widział go w tym i w tym miejscu i żebym się tam przeszedł sprawdzić. Tam też go nie było, nie udało mi się go zlokalizować, więc kolega po prostu miał farta, że go zauważył. No i wczoraj, kiedy wyszedłem tak o, na spacer w góry po prostu zobaczyć sobie, co się będzie działo. Może jakieś krzyżodzioby, może kolejną suweczkę znajdę. Tak mniej więcej o godzinie 11-12, no nie było nic, całkowita cisza, żadnych ptaków I mówię, dobra, zrobię jeszcze jedno podejście, idę, idę na górę trochę bliżej szczytu i w tym momencie w połowie dnia, kiedy nie udało mi się zrobić kompletnie żadnego zdjęcia, nie słyszałem żadnych ptaków, no ja byłem już całkowicie zrezygnowany, poszedłem tylko już w zasadzie pro forma dla, dla samego przejścia się, dlatego, żeby jak już jestem, to przynajmniej zrobię sobie trochę kilometrów w nogach, nabiję i nie spodziewałem się niczego, totalnie zero oczekiwań, aż w końcu zobaczyłem, patrzę, miejscówka, kurczę, no... Pasuje mi na suweczkę, ale suweczki tutaj chyba nie ma, bo ptaki są jakieś zaspokojne. Zresztą jest środek dnia, to pewnie i tak nic nie usłyszę. No, ale zacząłem lustrować te drzewa i tak patrzę, patrzę, rozglądam się i jakaś taka masa na drzewie. I w pierwszej chwili, no nie, niemożliwe, żeby to był ural, żeby to był jakikolwiek puszczyk, jakakolwiek sowa. To pewnie jakaś chuba czy splot gałęzi w tym miejscu, ale patrzę, przyglądam się bliżej. Rzeczywiście ural siedzi i gapi się na mnie. I dzisiaj drugiego dnia, kiedy ja tutaj jestem w tym samym miejscu, on już się do mnie nie wiem, czy przyzwyczaił. Ale generalnie sowy są bardzo odważne z tego, co widzę, i suweczka i ten Ural. Ural ma bardzo dobry słuch, więc on nawet już nie wodzi za mną głową, tylko nasłuchuje, czy ja jestem blisko, czy nie, słucha szelestu stóp, szelestu liści i gałęzi pod, pod moimi nogami. I słuchajcie, nie dość, że w tym miejscu jest ten puszczyk uralski. To jeszcze wczoraj pod koniec dnia już miałem się zwijać, i okazało się, że jest tutaj także kolejna suweczka. Więc mam już drugie miejsce na suweczkę, mam miejscówkę na Urala. Minus jest taki, że trzeba tutaj wejść dosyć wysoko, dosyć stromo. Wczoraj szedłem trochę dookoła innym szlakiem ponad dwie godziny. Dzisiaj udało mi się tutaj wleźć w półtorej godziny, i to jest chyba najszybsze wejście, jakie, jakie można wykonać tutaj w to miejsce. No to jest, to jest minus, że trzeba wtaszczyć te toboły po prostu. I w związku z tym, że wchodzić tak wysoko, to mój dzień wczoraj wyglądał w ten sposób, że ja obudziłem się rano, przyjechałem tutaj, byłem jakoś o, nie wiem, dziewiątej, dziesiątej, spędziłem tutaj cały dzień, zszedłem już praktycznie w takiej półciemnicy, bo schodziłem koło godziny 16, 17, to już słońce się chowało za górami. Wróciłem do domu godzina 18, 19. Obrobiłem 2-3 zdjęcia i poszedłem spać. I w zasadzie tak wygląda ten dzień, jeżeli chcę zrobić Urala i dzisiaj będzie to wyglądało podobnie, bo jestem tutaj, jest godzina 13 czy 14, nagram Wam teraz materiał, spróbuję jeszcze trochę przyfocić, bo już dzisiaj udało mi się parę zdjęć Urala wykonać. Wydaje mi się, że poprawiłem je względem tych wczorajszych, więc jeżeli uda mi się jeszcze dzisiaj coś pofocić, to spoko, jeżeli nie, to nie, ale jest bardzo zimno, więc też chciałbym się jak najszybciej stąd zawinąć. No i znowu cały dzień spędzony na fotografowaniu, więc tak to wygląda w terenie. Jeżeli chcę wrócić ze zdjęciami, to cały dzień po prostu trzeba skreślić z życia. No ale dobra, jak się fotografowało tego Urala? Jak to, jak to wygląda w praktyce? No, on sobie lata, on siada. Ludzie mówią i, i, i różne materiały w sieci, które znalazłem, że on lubi siadać nisko, na 5-7 metrach i spoko. To się mniej więcej pokrywa z rzeczywistością, z tym, że tutaj w górach czasami te 5-7 metrów no troszeczkę nam się rozjeżdża, bo on faktycznie na drzewie może siedzieć na wysokości nie wiem 7 metrów od, od korzenia, od, od dołu pnia drzewa. ale jak ja jestem w jakimś obniżeniu pod górką, no to dla mnie on jest 10 czy 15 metrów na górze. Natomiast faktycznie zdarza się, że on przelatuje, on robi bardzo fajne loty patrolowe, bo jak on się zrywa, to leci praktycznie w slow motion. Nie udało mi się tego nagrać, ale postaram się to jeszcze poprawić i może w przyszłym tygodniu tutaj wrócę i zobaczę, czy nie uda mi się porobić jakichś fajnych i zdjęć w locie, i filmików może slow motion. Bo jeżeli chodzi o Urala, to naprawdę jest potencjał na to. On dokładnie daje znać, kiedy będzie się zrywał ze swojej rzezi, ze swojej gałęzi, na której siedzi, bo robi taki, taki ruch powoli, rozkłada skrzydła. I rzuca się jakby do przodu, trochę nurkuje, ale zaraz rozkłada skrzydła i leci bardzo często nisko nad ziemią, więc jest fajny potencjał do nagrywek takiego urala. Ale minusem jest to, że jak on tak się przemieszcza z drzewa na drzewo, to no, lubi siadać na takiej przestrzeni, gdzie ma gałęzie przed sobą, gałęzie za sobą, gałęzie nad sobą. Nie lubi siadać na całkowicie otwartej przestrzeni. Raz, od wczoraj przez cały dzień i dzisiaj przez cały dzień, przez cały ten czas tylko raz usiadł mi na takim patyku na kiju wystającym z ziemi czy na jakimś drzewie po prostu ułamanym, gdzie nie było nic dookoła niego. Ale za to, zanim ja do niego doszedłem, bo on usiadł dosyć daleko ode mnie, to on już po prostu zwiał. A nie udało mi się zrobić zdjęcia, bo musiał strzelać przez drzewa, przez gałęzie. Także za Uralem troszeczkę trzeba się nachodzić. Ale też, co ciekawe, jak zrobiło mi się chłodno i poszedłem, postanowiłem go zostawić tutaj, zapamiętałem na jakiej gałęzi on siedział, poszedłem do schroniska, nie było mi jakieś półtorej godziny, dwie godziny, wypiłem sobie kawę, zjadłem coś, wróciłem i on siedział dokładnie na tej samej gałęzi. Więc jeżeli nic mu nie przeszkadza, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to on po prostu nie będzie zmieniał miejsca. Nie jest, nie wiem, pewnie kwestia oszczędzania energii. Jak jeszcze trochę tutaj śniegu leży, pewnie pokarmu jeszcze nie ma całkowicie pod dostatkiem, więc on lubi oszczędzać energię. Do tego Urala, do tej suweczki na pewno jeszcze wrócę. Bardzo fajnie, że udało mi się w ciągu praktycznie tygodnia, w przeciągu 7 dni ustrzelić dwa nowe dla mnie gatunki, które bardzo chciałem ustrzelić i mam, wydaje mi się, całkiem spoko zdjęcia. No trochę to tło mi nie pasuje, bo jest tutaj... Muszę poczekać po prostu, aż wiosna troszeczkę bardziej się rozpędzi, aż te drzewa nabiorą kolorów, aż liście się rozwiną, aż ten śnieg stopnieje i będzie trochę lepsze światło, bo na ten moment te zdjęcia są takie... No, ujdą w tłumie, ale są na pewno do poprawy, bo po prostu ciężko jest znaleźć tło, które nie jest tysiącem gałęzi nałożonych na siebie. A jak będzie wiosna, drzewa troszeczkę się rozwiną, no to nie będzie tych luk na niebo, nie będzie tych prześwitów wszędzie, Będą liście, które zrobią mi fajne tło, może jakoś fajnie poodbijają to światło i też będzie ciekawiej. No i żeby przyjść tutaj na, na wschód całkowicie, albo zostać do zachodu, no to musiało być trochę cieplej, żeby po prostu ten wschód i zachód były fajniejsze. Bo dzisiaj próbowałem tutaj wejść na wschód, to już w ogóle, że troszeczkę zaspałem, ale nawet jakbym przyszedł, to wschodu tutaj praktycznie nie było, więc nie ma znaczenia, czy ja go fotografuję teraz, czy fotografowałbym rano. A rano i tak byłoby po prostu ciemniej. Więc im dalej w stronę wiosny, tym większa szansa, że będę w stanie poprawić te zdjęcia. Jeżeli chodzi o filmiki, które wam tutaj puszczam z tego Urala, to część z nich to jest po prostu delirka spowodowana zmęczeniem i od plecaka i odchodzenia i od całodziennego wczorajszego trzymania ciężkiego aparatu z obiektywem, bo wczoraj nie miałem statywu. Tak jak mówiłem, ja wczoraj wybierałem się typowo na zwiat, więc statywu nie biorę nigdy, jeżeli nie jestem pewny, że coś mogę przyfocić, szczególnie idąc w góry. Statyw waży swoje i jak nie jestem pewny, że zrobię jakieś zdjęcia, czy będę mógł nagrać filmy. To go nie biorę. Dzisiaj go już wziąłem i dzisiaj mam dla Was chyba jeden czy dwa filmiki, które się nie trzęsą. A jeżeli chodzi o zdjęcia, to standardowo na samym końcu filmu będziecie mogli obejrzeć sobie fotki, które ja wybrałem, przy których najwięcej czasu spędziłem i które najbardziej mi siadły z tych dwóch dni z puszczykiem uralskim. No i dobra, to tyle o sowach w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące sów, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja postaram się na wszystkie te pytania odpowiedzieć. A kolejna teraz w kolejce do sfotografowania, bo o tym też chciałem wspomnieć. Wydaje mi się, że będzie włochatka, bo mam już mniej więcej namiary na to, gdzie można jej szukać. Muszę po prostu troszeczkę więcej się o niej dowiedzieć, trochę o niej poczytać, bo nigdy włochatki nie brałem jeszcze na radar, ale wydaje mi się, że jak uda mi się troszeczkę informacji zebrać, to będę mógł śmiało już zacząć jej szukać w taki sam sposób jak szukałem Urala i suweczki, i miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda mi się sfotografować Włochatkę. Powinienem jeszcze sfotografować puszczyka zwyczajnego, bo ich jest najwięcej, to jest najbardziej pospolita nasza sowa. A ja go jeszcze nawet nie widziałem, chyba raz go słyszałem, ale no ciężki temat z tym, z tym zwyczajnym. Zobaczymy, też jest w kolejce. Nie przedłużając, ja chciałbym przejść teraz do tego, co ostatnio mi się w głowie urodziło, czyli taka segmentacja zdjęć dzikiej przyrody. Oglądam tego Instagrama, scrolluję sobie Facebooka, przeglądam zdjęcia gdzieś tam na stronach internetowych w portfolio najlepszych czy, czy jednych z lepszych fotografów, których udało mi się odnaleźć i rzuca mi się w oczy pewien schemat i... Tak, po zastanowieniu stwierdziłem, że ja też tym schematem podążam i wydaje mi się, że śmiało można kategoryzować zdjęcia właśnie na takie dwa i pół powiedzmy segmentu. I okej, okay, to może się wydawać niezrozumiałe na początku, ale już tłumaczę o co, o co chodzi. Pewne zdjęcia, pewne ujęcia czy ptaków czy, czy innych zwierząt po prostu powtarzają się, powtarzają pewien schemat. I pierwszy taki segment, który wydaje mi się, że jest najpopularniejszy wśród fotografów dzikiej przyrody, to jest po prostu. Tak zwany ptak na patyku, czy inne zwierzę z odciętym tłem. I najprościej rzecz ujmując, to są zdjęcia, gdzie mamy zwierzę naszego modela, jakiś może element środowiska lub jego całkowity brak, plus bardzo rozmyte, rozmydlone tło. Więc mamy zwierzaka, mamy piękne tło, może do tego fajne światło, może szczegół też jest całkiem dobry, takie zwykłe portretowe zdjęcie. Mówię zwykłe, ale oczywiście trudno zrobić tego typu zdjęcie. To jest jeden sposób na podejście do fotografii. Ja złapałem się na tym, że ja od bardzo długiego czasu, odkąd nauczyłem się tak naprawdę, odkąd zatrybiłem to, w jaki sposób sprawić, żeby te zwierzęta się do mnie zbliżyły i żeby ich nie spłoszyć, albo żebym ja mógł się do nich zbliżyć i zrobić im zdjęcie po prostu z bliska, no to od tego momentu. Ja cały czas celuję w takie zdjęcia, wiecie, jak największy szczegół, żeby było widać piórko, każde jedno wokół dzioba na przykład, żeby było widać strukturę tych piór gdzieś tutaj na ciele, na skrzydłach, no i fajne rozmyte tło i w zasadzie tyle. Jeżeli mam takie zdjęcie, to do tej pory zawsze uważałem, że jest to zdjęcie udane. I bardzo cieszyłem się z takich zdjęć. Niekiedy, oczywiście, jak światło fajnie zaświeci, to takie zdjęcia są super. Ja sam myślę coraz częściej o tym, żeby wydrukować sobie jakieś zdjęcie tego typu i powiesić gdzieś jako dekorację w mieszkaniu. Natomiast pozostaje faktem, że są to po prostu zdjęcia takie bardzo proste w swojej formie. Nie ma tam za bardzo kombinacji, oczywiście trzeba się ustawić odpowiednio, ale samo zdjęcie jest proste. Mamy modela, mamy rozmyte tło i może jakąś trawkę albo jakiś kawałek patyka. I tyle. I to jest pierwszy segment. I drugi segment to są moim zdaniem zdjęcia troszeczkę trudniejsze do uzyskania i wymagające troszeczkę więcej pomyślunku, może doświadczenia i pohamowania emocji w terenie. Bo kiedy widzimy zwierzę, które do nas podchodzi, które możemy w końcu sfotografować, nierzadko jest to zwierzę, na które czekaliśmy przez pół dnia albo tak jak ja na te sowy, tak? przez parę miesięcy ich szukałem, no to kiedy taka sowa pojawi się pod, przed, przed obiektywem, to jedyne, co ja mam ochotę w tym momencie zrobić, kiedy ją widzę, to po prostu nacisnąć spust migawki i natrzaskać tyle zdjęć, ustawić się tylko w taki sposób, żeby to tło było jak najbardziej rozmyte, natrzaskać zdjęć z głowy, zadowolone, spoko, do domu, edycja na kompana na Instagrama i Elo. Ale czy nie byłoby ciekawiej, gdyby ta sowa była elementem Składowym całego kadru, gdyby podejść do, do tego zdjęcia troszeczkę inaczej, pokazać więcej krajobrazu, tak, żeby ta sowa tylko uzupełniała zdjęcie, powiedzmy, krajobrazowe, czy takie, taki miks krajobrazu ze zwierzęciem. Plus do tego, na przykład jakieś fajne światło typu yy, bliki z tyłu, albo fotografia w kontrze, albo na przykład pokazanie troszeczkę ruchu. Na przykład, gdyby wydłużyć czas migawki i pokazać. Nie wiem, ruch skrzydeł, czy ruch stada ptaków, które wzbijają się nagle do lotu i tworzą jakieś fajne wzory, machając skrzydłami na niebie. No, takie bardziej artystyczne podejście po prostu do zdjęć przyrodniczych. I takie zdjęcia przecież są. One wygrywają konkursy, ludzie od dłuższego czasu fotografują właśnie w taki sposób. To nie jest, ja nie, nie odkryłem koła, koła na nowo. I jest naprawdę masa świetnych fotografów przyrody, którzy oprócz takich zdjęć, ten, ten typ jeden, o którym mówiłem przed chwilą, Fotografują bardzo często w sposób taki bardziej artystyczny. I to są zdjęcia, które często wygrywają konkursy, bo wyróżniają się czymś, bo są po prostu inne, bo pokazują ten świat przyrody w taki bardziej artystyczny, w taki bardziej wizualnie ciekawy i angażujący sposób. I ja muszę wam się przyznać, że przez bardzo długi czas ja takie zdjęcia po prostu omijałem, skrodowałem dalej. One nie były dla mnie atrakcyjne, bo ich po prostu nie rozumiałem. Bo były to zdjęcia, gdzie obiekt często był właśnie tak jak mówię, w ruchu, troszeczkę rozmazany, bardziej oddalony, były pokazane jakieś góry w tle. A ja przecież nie chcę oglądać gór, ja chcę oglądać to, to, to zwierzę, chcę zobaczyć, jakie ktoś fajnie sfotografował z bliska. A ono jest gdzieś tam tylko elementem, jest jedną ósmą czy jedną dziesiątą kadru. Więc omijałem takie zdjęcie, ale teraz im dłużej fotografuję, im częściej udaje mi się podejść do tego zwierzęcia, zrobić mu ten, ten klasyczny portret z rozmytym tłem Inara, no to kurczę, zaczynam szukać po prostu czegoś ciekawszego i wydaje mi się, że ten segment to jest coś, na co każdy z nas powinien zacząć zwracać uwagę, bo nie jest tak łatwo zrobić zdjęcie, które jest artystycznie ciekawe. Sam portret zwierzęcia spoko, jest w tym masa trudności i ja do dzisiaj i od dzisiaj w dalszym ciągu będę się uczył, jak dobrze podejść do zwierząt, jak się zamaskować. Jak one zachowują się w terenie, jak czytać ich ruchy, to jest niekończąca się opowieść i nigdy chyba nikt nie opatentuje stuprocentowego sposobu na to, żeby zawsze w terenie zrobić idealne zdjęcie portretowe. I absolutnie ja nie twierdzę, że to jest rzecz prosta i banalna i że to są złe zdjęcia. Nie, ja nie o tym kompletnie mówię. Mówię o tym, że są po prostu dwa typy fotografii i ja w tym momencie chciałbym. Troszeczkę spojrzeć w kierunku tego, właśnie drugiego, bardziej artystycznego. I to jest po prostu coś do przemyślenia dla Was. Dajcie znać też w komentarzu, czy przeskrolowujecie takie zdjęcia, które gdzieś tam troszeczkę rozmyte, gdzie może jest bardzo dużo światła i tylko sylwetka, tylko kontur jakiegoś zwierzęcia na tym zdjęciu i dla Was to nie jest też ciekawe. A mimo wszystko, takie zdjęcia artystyczne uważam, że trzeba się nad nimi troszeczkę dłużej pochylić, dłużej zatrzymać, obejrzeć. I po jakimś czasie, po momencie dotrze do nas, że nie było tak łatwo wykonać tego typu zdjęcie. I jeszcze jedna kolejna ważna rzecz. Ja absolutnie nie mówię tutaj o zdjęciach, które są technicznie niedoskonałe, bo tak wyszło. Chodzi mi tutaj wyłącznie o zdjęcia, które technicznie mogą z pozoru wydawać się niedoskonałe, czy niedopracowane, czy wręcz pozornie niewarte nawet zatrzymania na dysku, tak? takie zdjęcie do wyrzucenia, ale jednak są wykonane te niedoskonałości, które widzimy na zdjęciu, w sposób całkowicie metodyczny, przemyślany i celowy. Więc nie mówię tutaj o zdjęciach, które są niedoskonałe, bo komuś tak wyszło. Nie, mówię o kompozycji, o świetle, o ustawieniach, które zostały użyte z premedytacją, żeby wykonać coś innego, coś wyróżniającego się na tle innych fotografii. I typ zdjęć, numer 3, numer 2,5 i pół, ja się zastanawiam ciągle, czy zaliczyć to do tej mojej segmentacji, którą sobie w głowie ułożyłem. Ale powiedzmy, że zaliczymy. To są zdjęcia typowo dokumentacyjne. I teraz tak, co ja rozumiem przez zdjęcie dokumentacyjne? No, zdjęcie dokumentacyjne to takie, po którym da się oznaczyć, że to jest dany gatunek ptaka, czy jakiegoś innego zwierzęcia. I my zarejestrowaliśmy je po prostu aparatem. Często na takim zdjęciu nie widać szczegółów, jest na przykład robiony na tle nieba, czyli takie zdjęcie artystycznie nie najwyższych lotów, ale wykonane poprawnie i wiemy, że znajduje się na nim dany gatunek. Nie ma co oglądać, fajnie, że spotkaliśmy do katalogu i możemy lecieć w teren szukać następnego gatunku. Tego typu zdjęcia często wykonują ornitolodzy, którzy z aparatem chodzą tylko po to, żeby właśnie dokumentować to, co widzieli, a niekoniecznie chcą te zdjęcia gdzieś publikować czy później je oglądać. Wykonują je głównie po to, żeby właśnie udokumentować to, co widzieli i. Mieć dowód, że na przykład jakiś rzadki gatunek w okolicy się pojawił, i oni uwiecznili go na zdjęciu. Ale jednocześnie, zdjęcia dokumentacyjne to są też zdjęcia, które na przykład ja wykonywałem na samym początku, kiedy tylko podniosłem pierwszy obiektyw telefoto i kiedy wyszedłem w teren trzy lata temu wykonywać zdjęcia ptaków, bo mam już lunetę, bo mogę robić zdjęcia, bo mogę podejść blisko, wyjdą mi przecież takie super foty. No nie. Przecież wszystkie te zdjęcia, które wykonałem, w zasadzie to są takie typowe zdjęcia dokumentacyjne, bo albo ptak mi uciekł, albo się ruszył, albo technicznie coś było nie tak, albo ja go po prostu spłoszyłem. I ja tutaj wam kilka takich przykładów zdjęć dokumentacyjnych oczywiście wyświetlę. I teraz chciałbym przejść płynnie do tego Q&A, o którym wspomniałem na początku, bo ktoś może powiedzieć no halo Przemek, ale przecież no, ja też robię takie zdjęcia. To znaczy, że co? Że moje fotografie są do dupy, że jak trzaskam zdjęcia dokumentacyjne, to, to co, to, to, to nie są zdjęcia? No, oczywiście, że są. I tak jak zaznaczyłem, każdy zaczynał właśnie od tego typu zdjęć. Chyba, że ktoś przez dłuższy czas już był fotografem i udało mu się zrobić zdjęcia dużo lepszej jakości, więc wtedy miał na start fajne zdjęcia. Ale jeżeli ktoś startuje, a z tego co rozumiem, bardzo duża część z Was startuje z fotografią w tym momencie, i wnoszę to po komentarzach, które, których udzieliliście pod ostatnim filmem. I teraz kwestia, czy te zdjęcia dokumentacyjne są dla Was wystarczające? Bo jeżeli są, to spoko, macie fan z wychodzenia w teren, wracacie ze zdjęciami, macie zdjęcia ptaków i wszystko super, wszystko spoko. Chyba że chcielibyście te zdjęcia udoskonalić. Jeżeli tak, to po pierwsze ja w tych odcinkach będę starał się zawsze dać Wam jakąś fajną radę i zrobić też serię poradników w przyszłości, e, która będzie taką pigułką od A do Z, jak zachować się w terenie, jak fotografować. Oczywiście będzie to typowo przeznaczone dla początkujących, ale już teraz, już na ten moment wpadłem na taki pomysł, że jeżeli macie jakiś problem, macie coś, jakąś barierę, której nie potraficie przeskoczyć, która blokuje Was przed tym, że według Was, Wasze zdjęcia może nie są do końca takie, jakie chcielibyście, żeby były to dajcie znać w komentarzu, napiszcie, zadajcie mi jakieś pytanie odnośnie czegoś, czego nie jesteście w stanie do tej pory przeskoczyć. Nie wiem, coś ze sprzętem, czy jak sfotografować to, jak sfotografować tamto. Dajcie znać po prostu w komentarzu, z czym macie obecnie największy problem i ja w następnym odcinku, tym specjalnym QA. Postaram się na wszystkie te komentarze odpowiedzieć wam w formie filmu. Będę je czytał, będę, jeżeli będzie mi się chciało, to wyświetlę je też na ekranie, ale raczej będę czytał po prostu z telefonu. I jeżeli macie po prostu jakiś problem, który wymaga na ten moment czy wyjaśnienia, czy rozwiązania, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne, to ja w przyszłym odcinku właśnie tym Q&A bardzo chętnie Odpowiem wam na te pytania. Także napiszcie, z czym się zmagacie, jaki macie największy problem, jeżeli chodzi o wykonywanie zdjęć, co was powstrzymuje przed zrobieniem kroku dalej, co na ten moment jest największym ciężarem dla was w wykonywaniu zdjęć Dzikiej Przyrody. I jeżeli tylko będę w stanie pomóc, to w następnym odcinku odpowiem na te pytania. Ważna rzecz. Koniecznie dopiszcie przy tym pytaniu, przy tym komentarzu, jakiego sprzętu używacie, bo to też będzie miało y, ogromne znaczenie. I słuchajcie, taki odcinek QA to jest coś, co wcześniej czy później każdy kanał tematyczny zaczyna robić, niezależnie od branży. W pewnym momencie tych pytań od widzów jest na kanale tyle, że warto na nie odpowiedzieć w formie filmu. Nie wiem, czy nie robię tego za szybko, natomiast widzę już po sobie, właśnie dlatego Wam opowiedziałam, jak wygląda mój cały dzień w terenie, że wychodzę całkowicie rano, wracam wieczorem, obrobię zdjęcia i praktycznie. Trzeba i suweczka przeleciała. Ale czad. Czyli co, mam ją jeszcze focić dzisiaj? Wpadłem na ten pomysł QA, dlatego że po każdym filmie ja nie mam czasu na odpowiadanie na wiadomości, które Wy mi wysyłacie, a bardzo chciałbym odpowiedzieć i z każdym porozmawiać. Totalnie nie spodziewałem się, że po wrzuceniu tam 14 czy 16, czy ile ja tam teraz mam tych filmów na kanał. Na Instagramie po każdym filmie zrobi mi się taki ruch. Ja mam 10-15 zapytań po każdym filmie na Insta, plus jak jeszcze wrzucam jakieś materiały, zawsze ktoś pisze i ja mam wrażenie, że z każdej z tych rozmów wyszłaby bardzo ciekawa konwersacja. A czuję czasami, że odpisuję tak bardzo pobieżnie, bo po prostu nie mam czasu, bo obrabiam te zdjęcia, bo muszę wyjść w teren, bo tutaj praca, bo coś. I tak ten dzień po prostu mi szybko mija, że nie zostaje czasu na to, żeby odpisywać wszystkim tak jak na to zasługują. Więc jeżeli macie jakieś pytania, a nie byłem w stanie na nie odpowiedzieć dostatecznie precyzyjnie na insta, to piszcie śmiało, to będzie dedykowany odcinek, który poświęcę właśnie na to, żeby rozwinąć troszeczkę swoją wypowiedź na, na, na każde zadanie, zadane mi pytanie. No i dobra, to chyba będzie bardzo długi odcinek, pewnie z 30 minut się tego materiału tutaj nazbiera. Ja idę jeszcze za tą suweczką, zobaczymy czy uda mi się ją jeszcze dzisiaj przyfocić, trochę w słońce wyszło, może zostanę do końca dnia, bo nawet mi się zrobiło cieplej jak tak zacząłem do Was gadać. W tym materiale to by było na tyle, dzięki bardzo, że wytrzymaliście do końca, jeżeli taki format odcinków podoba Wam się, zostawcie coś po sobie, jakąś łapkę w górę komentarz, tak jak mówię, podałem Wam już tysiąc sposobów, na jakie możecie skomentować pod tym filmem i wszystkie te informacje będą bardzo użyteczne. W tym również przypominam pytania do Q&A. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia za każdym razem, jak ja wrzucę coś nowego. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w następnym materiale. Hej! get closer to the sun